Okej, myślę, że coś poszło nie tak, ale to jest właśnie teraz omawiane na MUCie, nie? Że teraz będzie wywóz ze strony OVE. To wcale nie jest tak, że to już całe BO5 jest skazane na porażkę dla tej drużyny. Oni tutaj jeszcze się odkują. Ja to czuję, czuję to w kosteczkach. Niestety nie możemy tego poznać, bo nie chcą tego tym się podzielić z widzami. Jak widzicie, Krzychu gada pomigowego. Także no nie wiemy, co tam się dzieje, ale Krzysztof jest uśmiechnięty. Kolega Dobra, i jeszcze Kaseko ty. przechodzi na prawo, kolega Makuch Dobra. na lewo i startujemy zaraz grę numer 2. Czy wszyscy są ready? Czego się spodziewamy teraz? No mi się na pewno wydaje, że tak. Nie będzie Kubona na weak side'zie, zobaczymy jakieś Kubona na carry piku typu Olaf, najprawdopodobniej. Czym jeszcze Kackos, powiedz mi tak, z pików Kackosa, co jeszcze może takiego Gnar, Kennen. opresyjnego, bezpiecznego? Kennen już No on wypadł z jego Champion Poola, trzeba no to pamiętać. on jakiś Gnarem tutaj, Gnar coś w tym był stylu. zbanowany chyba przez właśnie drużynę OVR. Chyba się obawiali tego Gnara Kackosa na Sajona. Więc teraz pewnie też zobaczymy ban na Gnara znowu. Czy zobaczymy znowu 3 bany Wodiego? No, nic nie dały szczególnie. Zobaczymy, w co będzie celować drużyna. Może jakaś zmiana taktyki w drafcie, może w grze. To się wszystko już niebawem okaże. Zobaczmy, pierwszy ban. Jest Aphelios, tak? Jest Aphelios. Czyli Aphelios zostaje. W poprzedniej grze. No i ten ban senny jest naprawdę mądry ze strony kaseków. Tak, bo Machuk bardzo dużo gra senną, plus jeszcze wiesz, senna pozwala na granie jakimś Mundosem, coś takiego, nie? Na razie draft wygląda identycznie. Przypominamy o tym, że dzisiaj gościem jest Damian Nerwarin Ziaja. Jutro możemy coś pomyśleć nad. Ani, czy wtedy Ani była też zbanowana? Znowu Sion. Tak, była. I znowu ten Sion, no. Nie, no co to jest? Ja tego sobie, szczerze mówiąc, nie rozumiem. Czy my oglądamy powtórkę? Caitlyn. To na pewno nie Caitlyn! jest powtórka, bo mamy To na pewno Caitlyn. jest bot. No i teraz pytanie, czy to będzie Caitlyn dla Odiego, czy to będzie Lethality Caitlyn dla Lewusa na midzie? Dobra, ty jesteś chory. Caitlyn Karma. Mocny duet. Karma? Myślałem, że Lux będzie raczej. Dalej zostawiają tą A, ale to Lulu w Kaseko, grze. nieważne. Nie wiem, czemu zostawili Sajona. Czemu piknęli Sajona. I Ale znowu drużyna Blitzcrank. overów dalej jest zmutowana. Czy kaseków również? O, kaseki też się mutują na czas draftu. O kurde, Aż to taki myślę, jest że strach przed ghostingiem? my też Ale będziemy w ten, wczutka. czy nie? Nie, no chłopaki to samo draftują, dobra. No, chyba nie ma co oglądać. No. Ej, tak nie mów, kolego. Nie, no czemu taki draft? To O, fakt. czyżby był Lee Sin Variona? Nie, Baron nie potrafi listem, będzie w jego. No poczekaj, coś tu się musi podkręcić. O, Xinie zrobię pick and toy. Znowu ten Kha'Zix dla Inspireda. Znowu Blitzcrank dla Makuka. Trzy inne piki od drużyny Kaseków. No ale oni Ale już są. muszą, bo oni wygrali przecież poprzednim draftem, więc nie mogą powtórzyć swoich poprzednich wyborów. Czemu Xin Nie. nie? Czemu Xin nie? Bo obawiam się, że jeżeli Varan dostał takiego diffa na Wukongu w Kha'Zixa, powiedział, że Wukong to jest całkiem dobry matchup, to Xin to jest. Kha'Zix jest jeden z lepszych pików Xina, więc może być tutaj duży problem, jeżeli chodzi o 1 na 1 nawet A potencjalne. czy to jest tak, że to był na pewno diff? Czy oni w ogóle się w tamtym meczu No. starli 1 na 1? Uważam, że Kasper no totalnie zdiffował Variona. No tak, ale w creepach, pewnie w wiedzy o grze i tak dalej, ale 1 na 1 matchup chyba się nigdy nie odbył tam. No tak, no bo Kacper musiał omijać Wukonga, bo wiedział, że nie wygrywa. W tej grze będzie najprawdopodobniej inaczej i to Kacper będzie go szukał. O proszę, no to może być ciekawie, musimy to koniecznie zobaczyć. Czy w końcu Inspired dowiezie te oczekiwania, które tutaj wszyscy mieliśmy wobec niego. A może to jest Kha'Zix na midzie? W sumie to Overpoke go piknął. Ale by było. Znowu ten Malphite zbanowany. O co tam chodzi z tym Malphitem? Może Malphite mid? No albo Sion mid ewentualnie i na topa Malphite bierzesz. No, ale no dziwnie. Chyba tak z braku laku już dla beki zbanowali. Nie, no myślę, że na pewno nie. Zarzucają przynętę. Pokazują różne wybory, ale co to finalnie będzie? Xantę, Uuu. bardzo mocny wybór. Nie wiadomo jeszcze, ale raczej Lewus nie grał Xantę, więc możemy założyć, że to Kackos. Lewus preferuje ten styl maga. Wyliczanie, rzucanie skillshotów i tak dalej. To go interesuje. To No i jest co teraz? wielki, ścisły umysł, nie żaden barbarzyńca. Ziggs! Czy to Ale będzie gdzie Ziggs na ten Ziggs? bocie? Czy Ziggs na midzie? Ziggs na bocie? Jeżeli to To jest jest na... Krzychu na Ziggsie. Czy to Ja. Krzykulec na Ziggsie? Poczekaj, ostatnio też ten Nautilus był pokazany, ale nie był wybrany, więc musimy się upewnić, co to będzie. Czy to będzie naprawdę Krzychulec na Ziggsie? Tak! To To będzie jest. Krzychu na Ziggsie! A kurde. Kart nie zadziałał, teraz Ziggs.
Oni wzięli Nautilusa. No, tutaj powiem ci draft. A nie, jeszcze wybierają. Ten Nautilus tutaj dobry. Swain! Lewu z Swainem gra. No bardzo mnie to ciekawi, bo ja jestem dużym fanem tego wyboru. Bardzo mnie ciekawi, jak zagra Lewus. Jakim w ogóle buildem? Jakie runki? To wszystko mnie ciekawi, bo na Swaina jest milion różnych wyborów i żaden nie jest do końca dobry, żaden nie jest do końca zły. No bardzo fajny draft z prawej strony. Nie wiem, czy się ze mną zgodzisz. Aczkolwiek ten z lewej też jest całkiem spoko. Nie, no tak na papierze to prawa strona lepiej. No prawa zdecydowanie, tak. Ale liczę, trzymam póki co, ale poczekaj, bo póki co nie jest słabnięty Blitzcrank z Ziggsem, i Makuk ma teleporta wybranego. Czy to jest jednak krzychulec na Blitzcranku? To jest zamianka sportowa, okej. Okay. Tak. Dobrze, co my tu mamy? Oglądam sobie tutaj drugim oczkiem Markuela. Widzę takie uśmieszki. Kącik ustu się podnosi, widzą ten draft. No, ciekawe rzeczy się dzieją. I przechodzimy do gry. Zobaczmy, no. 10 minut rozmawiali zmutowani. Coś musiała przynieść ta dyskusja. No prawy draft jest wybitny moim zdaniem. Chociaż ten Ziggs dobrze neutralizuje to chyba Caitlyn Karma. Zobaczymy, no. Jak ten krzyku na tym Blitzcranku sobie poradzi. Trzeba będzie liczyć graby. Ale dziwna w ogóle ta wkrętka na Blitzcranka tutaj jest. Nie wiem czemu tak samo. Moim zdaniem dziwna wkrętka jest na Siona. No też. Ja nie rozumiem czemu jest tak szybko Sion pikowany. Znaczy jeśli grałem Siona, to ja bym dał chyba Arquillowi tego Siona na topie i bym Kubonem chyba zagrał AD Carry po prostu. Krzyku chyba nie gra Sionem. Krzychu by nie zagrał Sionem, co ty mówisz? No, Krzychu nie gra Sionem. Jest jakiś shot XPP, odpalę go na szybko. Oni zrobili mute na stream, żeby ten draft zrobić. Zrobili mute na streamie. Aziz Raptory start. Żeby ten draft zrobić. On jest w wielkim szoku, nie? Ja myślę, że każdy kto to ogląda. Wielki przekręt w Psyo Cup. Jaka jest komenda na składy? O! Jeden na jeden, pierwszy hook trafiony. O! No ale to nie jest do końca dobre, nie oszukujmy się. Powinni się po prostu dać spuszować na Hama. Z Blitzcrankiem nie można tak agresywnie grać. Nawet jak trafi hooka, to przeważnie przegrywa trade'a, bo nic potem więcej nie ma. Ej, ale wy macie chyba najmocniejszy skład na papierze, czy mi się wydaje? Każdy mówi co innego. No. Tak jest to zrobione, żeby każdy mówił co innego. Zresztą każdy ma jakieś... Chociaż ta drużyna Lebusa też jest dobra. Inspired, gank level 3 już na bota idzie. No. No i to jest taka poddymka, której być może szukaliśmy. Podejrzane to oddalenie się na bocie, nie uważasz, Artur? Będzie war sprawdzany zaraz. Znowu idzie bota, patrz. No i na razie się nie oddalają. Nie, nie ma ghostingu. Inspired wchodzi na plecy. Arquel fleszuje, niestety upadnie na First Blooda, ale czy to będzie jeden za jeden na pewno, ale czy dwa za jeden, czy dwa za jeden? No karmę zabiją, tylko... Varion już idzie, oj Makuk może mieć problemy, jeszcze prawa wpada Inspired, to nawet nie będzie jeden za jeden, to będzie 0-3 prawdopodobnie. No Makuk przeżywa, ale fatalne rzeczy się dzieją. Znowu ten Inspired, to chyba jest oszukany Inspired, jak cały ten turniej. Wow, na czacie, okej. Okay. Ale to jakiś spektator napisał. To jest prawdziwy Inspired, przysięgam, ten z Evil Geniuses, widzowie. No Kackos na razie co? Przeważa na topie, troszkę więcej creepów. No i Lewus też więcej creepów od Overpoła. No i walka, Inspired spotyka Variona. Varion z double buffem, level przewagi, ale już chodzi o Overpoł. Varion zamknięty, ale żyje. Upadnie, kurwa, Varion, ale jeszcze Lissandra też. I teraz jeszcze Inspired też upadnie, a Kaseko nie jest. Kaseko, oj! I Kubo się zgubił. No była tu karma, tak? Była tu karma. Ty, no wygląda to tragicznie. I to już w piątej minucie. No Inspire dzisiaj chyba bez formy. Być może tutaj doszło też do zamiany kont. Tak zmienili rolę, być może Arquel też gra na Kha'Zixie. Nie wiem, mogę tylko przypuszczać, gdybać. Nie wygląda najlepiej, to prawda, ale... 2-0 Lewus z double buffem, katalistem. To będzie w ogóle Swain pod Roa. 13 klipów przewagi na topie. 1v1, Arquel wchodzi w Kaseko. No nie poddaje się, próbuje cały czas Arquel. Czy to będzie trafiony hook? No już powinien tu go. Nawet nie próbuję. Wtedy tą Caitlynkę mogę poszukać. O Jezu, Arkon, proszę cię, nie. Chyba chciał to ciastko podać. O nie! Odi? Triple zrobił? Krzychu, biegnie agresywnie, o! Agresywny Krzychu. Nie, nie, nie.
O, ale sizedebował! O, może tutaj Remig już? Nie. Oj, tu mogą być problemy. No, ale tutaj Lebus ma flesza, ma RK. Strollował. Jej, gdyby ta łapka wleciała jeszcze, kurczę. No będzie miał problemy Inspire w tej grze. Pierwszy Drake znowu na konto drużyny KSK. Varion nie odpuści niczemu co lata. No ciężko się jakieś pozytywu dopatrywać tak naprawdę. 20 creepów przewagi, 1 na 1 na topie. Przewaga w creepach Lewusa, 2-0 po tej akcji na górnej rzece. No! Równo w creepach jest tylko linia, na której jest Krzychu znowu, nie? Dominator Krzysiek, równy bot. Dobra, będzie oddany Herald, tu się akcja nie szykuje. Kolejny shot od Yamato. Pytanie. W ogóle wierzą, że to jest o pieniądze? Wierzą to? No Yamato ewidentnie ciśnie kurwa pompę z drużyny OVR. Piękna bombka ze strony Makuka. Musiał palić flesza Odi. Inspire się tam zapodział, no ale niestety on też musi flashować i Arkol będzie miał kłopoty, też będzie musiał flashować. Kaseko za nim flashuje, ale tu nic z tego nie będzie, to jest zmarnowany flash niestety z jego strony. No Inspire próbował tutaj wyciągnąć blue buffa Variona, no i naraził swoją drużynę. Bardzo ciężko się gra w drużynie OVR. Kackos 1 na 1 bierze dwa plejty. No Kubon chciał coś tam zejść na bitkę, ale tu Kackos w międzyczasie, tu recik. Jaki jest win condition? Na szybko. Tym razem Umbral Glaive jako pierwszy item na Inspiredzie. Czy on świruje z buildem? Czy to jest wynik? Nie, on zarabia jeszcze najlepszy złota. Wydaje się, że mniejsza ilość złota po prostu. Dajwują. Makuk upadnie, Arkwell upadnie i to chyba będzie za zero. Czy Varian tutaj będzie zonował Arkwella? Tak, jeszcze Lebus coveruje. Overpoł na midzie. No i Arkwell w końcu niestety też umrze. Szczęśliwy duszek Krzysiek zaraz będzie. No i mamy. Oje. Tutaj draft jest taki. Ciężko zwrócić w ogóle do tego. No znowu ten Sion. Zaś ten Kha'Zix. No ten Sion mi się w ogóle nie podoba. Turret na bocie wzięty z Heraldem. Masz od Variona? Overpoł coś próbuje. No niestety, kończy się to tylko palonym fleszem. Ale idzie Kacper. Co ty byś zrobił na miejscu Inspireda w takich grze? Czy uważasz, że to jest jego wina, czy ma małe pole do popisu przez swoją drużynę, Artur? Wydaje mi się, że małe pole do popisu w obu grach. Tak szczerze, no bo na tobie mamy tego Sejona, więc nawet nie za bardzo można tam działać w ogóle. Na midzie wcześniej Korki, teraz jest Sandra, ale w Swaina, więc ciężko. A na bocie tak... Nie no, w Swaina właśnie łatwo akurat. Nie wiem dlaczego ciężko mówisz. Myślę, że ciężko zabić Swaina. Z Kha'Zix, Lissandra z Electrocutem. Nie. W sensie no teraz jak ma już Roa, nastakowany conditioning i Overgrowth, a to może, nie? Ej, Kubon? Ale że on to sprawdził, ty! Kubon próbował zasadzkę. No ciekawe skąd wiedział. Bardzo ciekawe. Przypominam, że Odi jest jedynym, który nie streamuje, tak tylko powiem. Zobacz, mimo tej wstępnej przewagi Variona, jakimś cudem Inspired i tak kończy mając level więcej, 12 creepów od niego. Mhm. Dlaczego tak się dzieje? Co Varian robi nie tak? Nie wiem. A może znaczy, robi tak? Może dużo czasu poświęca na przykład na ochronę swojej drużyny? Nie wiem. Wytłumacz nam to, Artur, jako półprofesjonalny. No wydaje mi się, że Kha'Zix szybciej czyści dżunglę, no a Varian jeszcze do tego stara się, wiesz, trochę czasu poświęcać lanerom, więc... Ja też dużo traci, nie? Ja też wziął Smoka i Heralda, nie? Prawda. No mamy wybór maski na Lissandrze. Nie jest to ani Roa, ani Everfrost. Ciekawe w sumie. No to nie maska wiem, dobra, gra. Gra na Swaina, gra na Xantę, gra na Xena. No to są wszystko wysoko życiowe postacie. No mam wrażenie, jakby ta gra też była było powolne wykrwawianie się, tak szczerze, nie? No już 4000 zł przewagi po stronie Kaseko w 12 minucie. No przewaga jest znacząca. No jedyne kto może tu uratować to magiczna pięść Krzysztofa. Gdzieś wyciągnąć zakłaki Lewusa, zdobyć tego shutdowna. No i widzicie widzowie, jaki wniosek z tej gry. Nawet MVP Leca i LCS-a, jak ma na Optim, to niewiele może zrobić. A wy mi nie wierzycie, jak mówię, że właśnie przez to mam D1. Oj, Krzyś zapędził chyba przypłać to życiem, chociaż mamy teleport. Oj, to jeden, będzie bait, drugi. To będzie bait, flash za flash, póki co.
Magów jeszcze próbował coś tu zrobić, ale nie wiem co, ale nie, to jest tak, na kupę jeszcze tutaj podrzuca, umiera Odi, dwa kile na overpoła, umiera jeszcze Varion, Lewus, tutaj próbuje tutaj wyssać życie, Xante też się zaraz wypieprzy na plecki, oj Kubon, niefortunny ten flash i Lewus tutaj, to jest, no wiecie co to jest, oro jak chuj. Ej, ale początek był niezły. No, początek był bardzo dobry. 3-3. No, generalnie tak. Nie mieli już speli i wtrynia się Lewus z nastakowanym Conquerorem. No, będzie palił, no. Będzie palił. Co tu się oszukiwać? Ten Swain jest mocny. 11 level. Tamto Q od Kubona, nie? To by dużo zmieniło. O! No. Nice. Lewus musiał palić flesza, bo Arquel już chciał go tutaj wciągnąć, a on się nie myli. Nie chybia tych piąstek. Oj. O, Varion agresywnie. No to, że Kubon próbował pogonić Kackosa, to dużo zmieniło chyba w tym teamfightie. No. Myślę, że możemy tutaj mieć Eclipse'a. Myślisz? No. Mimo tego, że to jest patch 13.10, zdecyduje się Inspired na Eclipse'a. No to Eclipse bardzo dobry jest, nie? Czemu? No masz... Myślę, że ciężko jest ci w ogóle kiedykolwiek zadać obrażenia, bo ci one shotują wszyscy. Potrzebujesz tego shielda. Ile w plecaku Golda ma Lewus? 2600. O, się jak szykuje pana do Relajka chyba, no. No. Ale już właściwie ma na nią, ona chyba kosztuje 2600. Zobaczmy, sorry, czy zdecyduje się na Relaja, czy może bucik? Relaj, pełny Relaj już. Bardzo silny jest ten Swain. O, złapany Odi, overpoł z fleszem, piękne wejście. I już tutaj chytra łapka Krzycha próbowała podebrać tego kilka. Ale akcja przygotowana perfekcyjnie. Krzychu bez asysty tutaj, a to on zbejtował całą tę akcję, nie oszukujmy się. No tutaj to w tej grze... Kwestia, co ze spokami tutaj? No jeżeli Odi sobie będzie tak pozwalał, no overpoł jest w stanie go wyciągać. Ta Lissandra mocna, do tego... To jest pik, na którym się overpoł na pewno komfortowo czuje. Dużo gierek tym na solo tu miał, jak widziałem. Nawet ten Sion jakoś taki mniej niefortunny niż w ostatnim. Nie, nie, no w tej grze Sion wygląda dobrze, tylko... Zero desek, ja się boję, że creepy w miarę. No Swain będzie bił, a na pewno. Będzie go ciężko zabić. No ale już jest, już się robi Morello na Ziggsie. Są dwie maski, jest Eclipse, tak jak mówiłeś na Kaziksie. Ktoś ich potrafi, nie? No, a może przodu, tak? Na pewno będzie musiał zrobić zonie Lewus. Bo Swain mimo tego, że ma dużo życia, to nie ma za dużo resistów, więc... O, Kasperek? O, nice. Overpoł ładnie. Próbowali zabrać tego smoka, ale niestety... Overpoł nie wiem, czy nie miał jeszcze erki, nie użył jej w każdym razie tutaj w picie. Oj, Krzychu, za krótka rączka. Nie otworzył palców. Fajny meczek, co? No kurde... No tutaj się chyba... Tu już jest mocny soul, no. Ten hextekowy to jest, tak? Tak. No on już jest mocny. To przynajmniej tak mi się wydaje, nie wiem. Mocny? To jest chyba najlepszy ten dobry. Tak, chyba ma największy mi raty, no. Ja się zastanawiam się nad tym, jak kurczę tego Swaina położyć w ogóle. Myślę, że może być bardzo ciężko. Czeka przewaga w ogóle jest na topie, nie? W goldzie. A nie, w sumie to nie. Zrobione Merkury, mądry wybór na Lissandrę. To prawda, no. O, jest łapka trafiona! No ale to nie jest dobra łapka. O nie. Krzychu sam siebie chyba wciągnął do grobu. Chociaż bejtuje tutaj, ale Varion nie zginie. Inspired jeszcze go goni. Ale problemy! Czy się dopali Inspire, ale... nie dopali się. Lewus... Kasajko może... O kurde. Strasznie dużo się dzieje w tym... Damian, ty komentuj te teamfighty. Kurwa, tą kamerą szarpie, co tu się dzieje? Bo ja mam tego... Kamera kierowana. Ej, a może to jest Nashor teraz? Patrz, nie czeka, z tego nie czeka, Varion? Już za późno chyba, ale może mógł być. Czy chcemy jeszcze raz zobaczyć ten teamfight, widzowie? Nic się tutaj raczej nie wydarzy. Nie chcemy. No to chuj z tym teamfightem. Oho! Zasadzka na Lewusa! Sion bez erki, Inspire slowuje, overpoł wchodzi. Lewus bez flesza, upadnie tutaj Lewus! Odda całkiem pik... Nie! No te Merkury, no te Merkury na Lissandrę są bardzo mocne. Oj, overpoł spingował, błysk Siona! O kurde. Oho! Kłótnia w teamie. Wunder napisał u Yamato. I don't speak Polish, but I'm still more Polish than Traitor Jankos. Tak napisał. Co? Nie no, Wunder tak nie napisał. Oho. Krzysiek się znowu zgubił w lesie. No cóż. Niefortunna zgubka.
Przygody Krzycha ciąg dalszy. Cyrilda na trzeci item. Uka z Xa. No, Zonia u Lisandry. Arkangelu z Xa. Oj, Spire będzie złapany. To jest deseczka. Jeszcze próbowali jeden za jeden i chyba się uda. Makuk zerką i tą... Tam kometka poleciała, Liandry dopaliło, jeden za jeden, w takiej sytuacji to i tak jest cud. No bardzo ciężko będzie im wygrać bez AD Carry, bardzo ciężko. W AD Carry mecie, grając na Drain Tanka, typu Swain, typu Xante, typu Xin z Gore Drinkerem. Oj, ciężko. Czarno to widzę. O, Nashor? Ale czy zry pomysł? W sumie masz dwie maski Kha'Zixa? Właśnie Kha'Zixa nie ma, ale ma Hex Gate'y. A. Bardzo powoli to robią, mimo wszystko. 10 koła, ale tam no już muszą, się zbiera drużyna. Oj, muszą, ale nie dadzą rady. To jest prawdopodobnie ostatni teamfight. Zostaną tutaj pogonieni czy nie? Co tu się stanie? Teraz drużyna Kaseka powinna zacząć na Shora. Bardzo widna drużyna Warpa, ale nie. Decydują się na recall? Chyba dużo pieniędzy mają. Walą cofnąć. Po 1000 golda w ekwipunkach Kaseku. No patrz, teraz puszczą mida, wejdą sobie zrobić wizję. Znaczy, to już jest łatwe wykończenie gry. Zegarek tam, nie? Na Swainie, to też będzie trzeci item. Zonia. O, jednak Rabadon się szykuje na zicie. Poleci tutaj Erka. Bardzo książkowo pewnie grają. Biegnie Cubon. Ale jest szansa na odbitkę. Chodzi o Verbo. Erka w Odiego. Ten teamfight wygląda krzyku dobrze. No ale Lewus, nie do zabicia ten Lewus. Bez AD Carry. Inspire! O, jeszcze Varian. O, nice. Czy ucieknie z tego? Niestety oj, nie. Oj, Krzychu się zapędził. On nie wygra z tym wielkim Xantem. Giga Xante. Klub niepocieszony. Jak to się stało, że Arkel padł od niego? Kurde. Dziwne. Kubon tutaj jeszcze no próbuje, chociaż jeden za jeden, ale no niestety. Kubon to jest tak twardy. No ma nastakowane Jaxo. I tylko on. Najgorsze jest to, że on tak długo padał, że teraz nasz proszę z formalnością, nie? Dla Kaseków. No muszą próbować chociaż stealować. Mają tu Erkę z Xa, mają Inspireda. No ale nic, oddają za nie darmo. Nawet podejście nie ma. No bo tutaj pozganiali górne, dolne. Dobrze, za dużo. Może taka, 45, komę pramy. O, jeden za zero. Kasper Solobolo. No w końcu, ale to znowu ten Odi się zapowiedział na sidelane. No w tej grze pierwsze skrzypce kto gra? Lewus Krzychu chyba. Co? Krzychu? Krzychu. No co, kto inicjuje wszystko? No Lewus tak naprawdę dochodzi najpóźniej. Chyba zawsze to jakoś zaczyna Varian, nie? Te wszystkie akcje. Oj, zasadzka na Kaczkosa. To jest 700 golda, 400 golda shutdowna. No ale z kim on chce go zabić? Ma tylko Cubona i Arquela. Oj, Kaczkos tu może zrobić 1v3. Czuję to. Czuję to, no. A nawet nie próbują. No, Verpo dead. Coś tu próbuje zakręcić. Może no i mamy to, kupi? Mamy tą wojnę. 1v3, Kaczkos, zobaczmy. Kurczę, czy to? No oj, Spire na izolejcie z tą Cyrildą, z tym ekipem, może... No w sumie poszło całkiem dobrze. Ty teraz, nie ma, patrz, nie ma TP-ka na Drake'a. Over ma TP, to chyba będzie, to będzie Elder Rush. Drake 30 sekund. No, ale Caitlyn'ka podchodzi, daje trapy i nie wejdziesz tam, wiesz? No tak, ale chodzi o to, że overpoły mogą to zrobić. No, nie ma chyba czasu, zwłaszcza są Hex Gate'y. Ten Xante szybko będzie na tym Drake'u. Rabadon już u Makuka, Voidstaff się gotuje. Overpoł już swojego ma. 4 itemy na Kha'Zixie. No, zaczyna to wyglądać... Na pewno lepiej. Dawaj, no łapka jakaś, Krzysiu! Krzychu z Freshem, mógł chyba tu coś próbować. Fresh kół jakieś. No to już... Nie. Oj, Krzysztof. Niezła łapka. No, potrzebne są takie szaleńcze zagrania. Ryzykowne taki próby. Lisandry by się przydał. No będzie próba steala, nie? Lisandra tepuje dopiero. Będzie stealował, jest RK z Xa zaraz, może pójść, jest Inspire, czy oni to zgrają, czy oni to zgrają? Zgrali to! Elder na dużynę, over! I co tu się dzieje? Czy oni wygrają teamfight? Bardzo ciężko w ogóle zbić Lewusa. 17 level już tak nastakowany, mimo wszystko. A tu padnie! Nie! Lewus jest niezabijalny! Naprawdę potężne stanie ze strony Lewusa.
Tepę do bazy, tepuję do bazy. O nie. Tepuję również Makuk, o nie. Będzie przejebał Odi Makukowi. Co tam się dzieje? Over popróbuje zrekolować. Nie będą przerywać, będą szli do bazy. Nie Sarkuel, jest Overpo. Nie skończył, czy wezmą chociaż jeden pole? Oj. No zdarza się, nie? To skillshot. Zdarza się trafić, no. To skillshot są od tego, żeby ich nie trafiać. Nie dożują. No to chyba będzie koniec. Wątpię, żeby Lisandra bez erki coś tutaj zdziałała. Kurwa, Krzychu, no proszę cię, wyceluj. Ach, oj, dobra, erka też dobra. Sam Sion. Odi będzie bił bazę, Kacko, no koniec gry, 0-2. 0-2. No, nie najlepszy ten robocik Arkuela. Reakcja na żywo, o, uśmiechnięty Krzysztof. Cały czas do wygrania. Cały czas do wygrania, to mi się podoba. 15.50 start na już poleciał mucik, już poleciał mucik. Szykuje się poważna dyskusja. No coś się musi zmienić. Nie podoba mi się ten Sion. Mi też nie podoba ten Sion. Nie wiem, czy mi się podoba ten Kha'Zix. On potrzebuje konkretnego setupu. Bardzo ciężko, wydaje mi się, że do solo carryingu taki setup Kha'Zixem w grze nawet amatorskiej znaleźć. No. Ciężko znaleźć Isolate'a, ciężko znaleźć targety w teamfight'cie. Tutaj coś w stylu bardziej Kindred, może Graves do takiego kierowania. I wtedy nawet Arkuel mógłby grać z Xem na bocie, bo przynajmniej ma jakieś AD carry. Co myślisz, Artur? No nie, ten Kha'Zix ewidentnie nie działa, tak? Kha'Zix ewidentnie nie działa, to jest wina Kacpra, czy jest wina po prostu team comp, czy jest wina graczy. Nie, ja bym celował w jakiegoś takiego Jugera, który może trochę zrobić w early game, nie? Imię po polsku? Nie ma? Okej, okay, potrzebujemy imię. Jakie imię wybrał Yamato? Co to jest Żuk? Gierczak. Ja pierdolę, nie mogę. A jak tam atmosfera u kaseków? Lewusków? No dalej roześmiona, pewnie wszyscy uśmiechnięci. No. Pas do Wariona, no, zobaczyć. Ja. No, Warion analizuje. Ucha fany, lewus od ucha do ucha. Batonik jedzony. Warion uśmiechnięty tak samo.